Witam na kanale hobbyroom.pl. Dzisiaj z okazji tego, że zbliża się Sylwester, Nowy Rok i będzie się bardzo dużo działo na naszym niebie, postanowiłem wybrać zestaw, który jest bardzo podobny do tego. Nawiązuję do filmu z 2019 roku pod tytułem Avengers Endgame, czyli koniec gry. Jest to zestaw 76266 pod tytułem Koniec gry, ostatnia bitwa. Składa się on z 794 klocków i zawiera on 7 bohaterów. Jest Shuri, Valkyria, Captain Marvel, Okoye, Wanda, Maximoff, The Wasp i Thanos jako jedyny męski przedstawiciel. Jest to zestaw, tak jak wspomniałem, nawiązujący do zakończenia pewnej ery dla filmów ze świata Marvela. Jest on także laurką dla kobiecych postaci, które brały udział w tej wielkiej bitwie. Podczas tej bitwy było kolorowo, głośno i działo się wszystko wszędzie i no trudno by powiedzieć w kilku słowach, jakie to było przeżycie. I to samo zobaczymy na sylwestrowym niebie, kiedy ludzie będą strzelali fajerwerkami i będzie przepięknie. Zobaczmy, czy ten zestaw zasługuje na takie porównanie z rozkwieczonym niebem, czy okaże się marnym zlepkiem z kilku klocków. Przyjrzyjmy się mu dokładniej. I mamy to. I ile tutaj się dzieje? Mamy tutaj bardzo fajne postacie. No wiadomo, prawie wszystkie to są żeńskie postacie, ale są to same rodzynki ze świata Marvela. Dodatkowo mamy tutaj bardzo dużo akcji, czyli no to jest wiadomo dioramka, ale na tej dioramce naprawdę te dziewczyny walczą z Thanosem. Thanosem w formie Big Figa. Mamy także wieżę Avengersów, która się rozpada. I widać ten element rozpadalności, widać, że to jest sposób ruchu, przynajmniej jak na moje odczucie, że to wszystko się właśnie w tym momencie zawaliło. Ale przyjrzymy się temu z bliska. Mamy naszą super sceneczkę. Mamy tutaj wielką literkę A. Właśnie mi ją w kadrze aż nie mieści. Czy ja tutaj jakoś to zrobię nie burząc? Jest A. Mamy rozwalający się budynek, burzącą się wieżę. Za chwilkę pokażę górę. Tu leje się woda. Tu chyba była toaleta. Tutaj jakieś rury. Jakieś elementy odpadające. Tutaj rozpadająca się skała. Z tyłu mamy samochód. Jeszcze z Ant-Mana, z którego wyskakuje Wasp. Mamy szczura ukrytego pod maską. Ogólnie cała scenka, jak widzicie, ma formę rozkładaną. O! Skarolina nam się rozwinęła, ale może nam zaprezentować się w formie płaskiej. Zaraz pokażemy to w całości. Albo skomasowanej. Nie wiem, która jest fajniejsza. Dla chłodności półeczki chyba taka. Żeby móc więcej zmieścić. Choć, no, czas pokaże. Co tu mamy? Mamy wieżę. Także rozpadającą się. Mamy tutaj easter eggi. Chodź tutaj chwilę na bok. Jak się przyjrzymy, tutaj schowała nam się tarcza Kapitana Ameryki, a tutaj mamy Młot Thora. Tutaj mamy jeden z kryształów z rękawicy,
albo Tesseract, chociaż chyba raczej kryształ. Mamy rozpadający się samochód, który został rozburzony, z którego wskakuje Wasp. Więc jest fajnie, jest dynamika, dzieje się, na portalnosie widać, że jest wkurzony tym, że chyba przegra z samymi dziewczynami. Ale na samej górze, uwaga, jedziemy, ostrożnie, na samej górze z portalu wyskakuje na Pegazie nasza Walkiria. Także fajnie, jak może ją umieścić w takiej dynamicznej scenetce i wygląda to naprawdę bardzo przyjemnie. Chodź tu z boku się pokaż. Jest to ten sam portal, który był do zbudowania saszetki z Doktorem Strange'em, ale tutaj wygląda równie fajnie w swojej formie. Teraz przyjrzymy się figurką. Spróbujmy sobie rozłożyć nasz konstrukcyjkę, tak jak mówiłem, na całą długość, to tam się lekko nie mieści. I zjedźmy sobie w dół. Także ta forma jest bardzo przyjemna. Także nie jest to, że to jest takie zaburzone, jest mniej więcej fajna równowaga, ponieważ jeszcze A równoważy tą wieżę, z której wyskakuje nasz Pegas. Jest fajnie. Konstrukcja wodzi taka zbita. Jest również bardzo fajniutka i bardzo ładnie się prezentuje na półeczce. Ogólnie konstrukcja jest, no, ma bardzo fajny stand, czarniutki i jest prościutka, ale dynamika, którą ona przedstawia i tą scenę, no, dosyć jedną ważną dla filmu i całego świata, więc super. A teraz przejdźmy może do figurek. Bo są tutaj same rodzynki, ale nie tylko zacząć. Zaraz się przekonamy. No to pojedziemy po kolei. Zaczniemy od największej figurki, którą jest Thanos w formie Big Finga. Pierwszy raz taka postać w moich rękach, ale ma bardzo ładny nadruk na torsie i na nóżkach. No, nóżki nie są ruchome, więc takie trochę uduplenie. Z tyłu mamy study, na której możemy postawić jakąś postać, która z nim walczy. Na przykład go okłada po głowie. Thanos dostał taką broń, która wygląda na jakby do czegoś śmigło. Figureczki mają ruchome Big Figi nadgarstek, łapkę, główkę. No i na tyle. I chyba są tak przepakowane, że z tyłu wroga nie zrzucą. Następną postacią jest Captain Marvel. Z bardzo fajnym nadruczkiem. Z przodu i z tyłu. W krótkich włoskach. Bardzo fajne uczesanie. Takie bardziej chłopięce. Mamy takie ciosy atakujące, fale uderzeniowe. Mamy dwie buźki. Jedną taką bardzo złoszczoną, a drugą taką bardziej na spokojnie. Towarzyszy jej Wanda Maximoff, czyli późniejsza Scarlet Witch. I mamy tutaj bardzo fajny strój z przodu. Bardzo taka elegancka. Z tyłu. Zobaczmy, co się chwieje pod włosami. Także torsik. Mamy czerwone oczy, kiedy już się zezłościła i używa pełnej swojej mocy, oraz taką spokojną buziulkę. Mamy także bardzo fajne, rozwiane włoski. Prezentują się również bardzo ciekawie. Idąc dalej, mamy Okoye, czyli obrończynię naszego Black Panthera, uzbrojona w prostą włócznię i bardzo fajny tutaj swój narodowy mundur. Z tyłu bardzo fajne druki, bardzo fajne ramienniki. Wiadomo, przez to, że nie ma żadnej fryzurki, mamy tylko jedną buzię, ale mina bardzo fajna. Dodatkowo mamy tę siostrę, czyli Shuri. Również bardzo fajny nadruczek na torsiku. Z tyłu tak samo. Tutaj mamy te super rękawice, czy bronki. Mamy bardzo fajną fryzureczkę, taki kok. I bardzo ładną buźkę. Uśmiechniętą, taką bardziej poważną minkę. Z wyrysowanymi tutaj bojowymi obrazkami. Na samej górze... Na samej górze możemy znaleźć Pegaza. Pegazy podobnie było zbudowane w karocy z Harry Pottera. Jest to koń z zaczepionymi skrzydełkami, ale prezentuje się bardzo ładnie.
a na nim wjeżdża w całą tą walkę przez portal kto? Sama Walkiria. Czyli tutaj ze świata Thora. Mam także bardzo ładny mandurek. Z tyłu również bardzo fajnie zarysowane. Tutaj mamy torsik, nóżki bez nadruczków. Mamy dwie buźki. No jak zwykle spokojniejsza i bardziej zaświeczona. Chociaż to jest chyba bardziej uśmiechnięta, a to bardziej poważna. Walkiria ma bardzo fajne włoski. Tak jakby warkocze splecione. Bardzo fajna figureczka. I bardzo ładnie się prezentuje na tym Pegazie. Jest strasznie jasny przy tym słońcu świetle, co tu mam. No, w końcu bardzo biały Pegas. W zestawie mamy takie dwa bary. Bardzo fajne do prezentowania naszych bohaterów akcji. Ojoj, zapomniałem mojej postaci. Na koniec najmniejszy bohater. Bohaterka. Mamy... Ciekawe, czego sobie sobiemy. Mamy Wasp. To jest naprawdę bardzo miniaturowa. Ale bardzo mi się podoba. Więc figurkowo naprawdę fajnie stoi ten zestaw. Pod względem samej scenerii mi się podoba. Szczerze mówiąc, ludzie mieli do tego zestawu bardzo negatywne podejście. Ja jestem im pozytywnie zaskoczony, a tak naprawdę trochę mnie ujął i urzekł. O, tu się coś rozsypało. Wiadomo, zestaw do prezentowania bardziej niż do zabawy. Ale figurki można wyciągnąć i się im spokojnie bawić. Bardzo mi się podoba te nasze A. Jeszcze raz pojedziemy sobie do górki. Te A, ta Walkiria. Bardzo fajnie to wszystko wygląda. Zestaw naprawdę fajniutki. Te elementy rozpadające się bardzo przyjemne. Ogólnie zastanawiam się, czy nie dorzucić tutaj dla przełamania innych bohaterów z Marvela, czyli i Ironmana, i Thora, może Hulka, żeby wszyscy mieli, po prostu byli na jednej wielkiej scence z walce z Thorem. Żeby nie było tak monotematycznie. Ale to wszystko zależy od Was. Mi zestaw się bardzo podoba. Wyląduje tutaj u nas na jakieś... Wylądują nas w gablotce z postaciami marvelowymi, więc będzie się ładnie prezentował. Dzięki za oglądanie, miłego budowania, na razie!